człowiek mógł zrozumieć, jak bardzo jest ważny, potrzebuje doświadczenia miłości. Tego doświadczenia, które w pełni może dać tylko Bóg. My czasami gubimy tę relację z Bogiem. Z różnych powodów. Przez własne decyzje, mniej mądre i nawet głupie. Przez błędy, które popełniamy. Czasami to jest po prostu nasza niewiedza, a czasami z pełną premedytacją wchodzimy w ciemność. I kiedy człowiek doświadcza samotności, oddalenia się od Boga, może mu się wydawać, że w tym wszystkim jest tylko i wyłącznie on, jakieś cierpienie, ból, samotność. Nikt nie chce być samotny. Boimy się samotności. Ale chyba najgorsze, co może być, to brak nadziei. Czyli sytuacja, w której czujemy, że już nikt nam nie może pomóc. A jeszcze gorzej, jeśli nikt nie chce nam pomóc. To jest piekło, piekło na ziemi, brak nadziei. Człowiek wiary nigdy nie jest sam. Człowiek wiary to ten, który ufa, że nawet kiedy pozostaje sam, to sam nie jest. Jest jeszcze On, jest nasz Pan. On jest zawsze przy nas. On jest zawsze przy nas. Są takie piękne obrazy w Słowie Bożym, które ukazują nam tę relację między Bogiem a nami. Jeden z pierwszych wizerunków Chrystusa to obraz dobrego pasterza. To jest obraz troszczącego się Boga o powierzoną mu owczarnię. To jest obraz Boga, który niesie tę zagubioną owcę na swoich ramionach. Czy może być coś piękniejszego, bardziej przyjmującego niż to, że spośród tłumu ludzi Bóg patrzy właśnie na ciebie? Niezależnie od tego, gdzie jesteś, co robisz, jakie podejmujesz decyzje, oczy Boga są wpatrzone w ciebie. Bóg zawsze jest przy nas, ale nie zawsze czujemy Jego obecność. Czasami nam się wydaje, no właśnie, że jesteśmy sami. I kiedy może masz takie doświadczenie odrzucenia, odejścia na bok, jakiegoś marginesu, niezwykle ważne jest, aby wołać do Boga, aby przyszedł. Aby, jak ta zagubiona owca, po prostu nie tylko zapłakać, ale także i zabeczeć. Aby dać znać Bogu, że jest źle. Nie po to, aby Bóg zobaczył, że w naszym życiu coś się dzieje, bo On wie. Ale po to, aby się otworzyć, po to, aby ujrzeć, że On jest obok, że On wychodzi do nas. Ten głos, który, może głos rozpaczy nawet, może jakieś bezradności. Często ludzie wołają do Boga, kiedy są bezradni, kiedy już nie dają rady, kiedy już nie mają pomysłu. I wtedy ten głos taki prawdziwy, szczery, to jest głos otwierający nas na relację z Bogiem. Najczęściej wtedy dostrzegamy, że On jest obok, że właściwie zawsze był. Tak. Szczerze, prostymi słowami zawołać pasterza, zawołać naszego Pana, aby do nas przyszedł. To jest pierwszy krok otwierający nas na relację z Bogiem. To jest pierwszy, czasami może nieporadny krok do tego, aby odkryć, że nigdy nie jesteś sam, nigdy nie jesteś sama, że On zawsze jest przy tobie, że jesteś dla Niego kimś niezwykle ważnym. Jesteś Jego dzieckiem,
który być może czasem się gubi, ale zawsze jesteś Jego ukochanym dzieckiem. Wielbię Cię, tak wielbię Cię, wielbię Cię, wielbię Cię.
Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Panie, jesteś tu, jesteś tu, jesteś tu, jesteś tu, tak, jesteś tu, jesteś tu, Ty jesteś tu, jesteś tu, Panie, jesteś tu, jesteś tu, Ty jesteś tu, jesteś tu, tak, jesteś tu, jesteś tu, Panie, jesteś tu, jesteś tu, Panie, ratuj mnie, wołaj mnie, znajdź mnie, znajdź mnie.